Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rozpoczynamy turniej Grand Prix Info Szacha. Jest to ósmy turniej, już ostatni z tego cyklu. Cieszę się, że gramy 13 rund plus 13 rund i tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Bardzo fajny format, bardzo mi się on podoba, szczególnie, że jest tak dużo rund. Każdy będzie miał szansę rozegrać sporo partii. Wynik myślę, że będzie bardziej sprawiedliwy, jeśli chodzi tutaj o ten turniej. No im więcej partii, tym bardziej sprawiedliwe oczywiście, bo jakby było na przykład 7 partii, no to trochę szczęścia komuś słabszemu by przypadło i byłoby pozamiatane. No ale to takie gdybanie. Witam cię Piotrze, witam serdecznie. Już sprawdzam tutaj, czy wszystko działa. Musiałem drugi raz odpalić streama, bo za pierwszym razem coś mi nie zatrybiło, ale już jest chyba ok. Widzę, że wszystko działa. Jest jakieś opóźnienie około chyba minuty. Możliwe. Jesteś pierwszy, ale pewnie nie ostatni, także spokojnie, Piotrze, na pewno ktoś jeszcze dojdzie. Moi drodzy, tutaj już zamykam pewne rzeczy. Nie, to nie jest opóźnienie minutowe, jest mniejsze opóźnienie, także w porządku. Dobra, zamykamy wszelkie przeglądarki, aby nam nie lagowało. Moi drodzy, mamy 121 zawodników. Za 5 minut rozpoczynamy turniej. Można sobie przewinąć pasek. Jak macie do mnie jakieś pytania, to zapraszam. Przypominam, że transmituję na platformie Twitch. Link znajdziecie zawsze w opisie. Także zapraszam serdecznie. Może jeszcze mi się tam kiedyś uda transmitować również na YouTubie. Idzie mi to bardzo opornie, ponieważ przyzwyczaiłem się do Twitcha i tutaj już bardziej ogarniam, że tak powiem, sprawy techniczne, chociaż nadal mało, ale zawsze. No i cóż, mamy silnych zawodników, słuchajcie, mamy Funo09, mistrza świata do lat 18, z 18 roku bodajże, Maciek 92, Maciej Klekowski, mistrz Polski w szachach szybkich, świeżo upieczony mistrz Polski. O, właśnie uciekł, ale chyba wróci. Mamy Pawła Kowalczyka. Tak, Twitch powiadamia. Okej, dzięki Piotrze za informację. Będę o tym pamiętał na pewno. No tak, Twitch jest generalnie stworzony do transmisji live głównie. No cóż, kogo tu jeszcze mamy? Mamy Poland Huzars. Mamy Klimkoja, to jest aktualny mistrz Polski do lat 14, Jan Klimkowski, bardzo silny junior. Miałem okazję z nim zagrać. No, jeszcze mi się udało to wygrać z Jankiem, ale to było w roku. To w którym to roku było? Chyba też w 18. Teraz już by było o wiele ciężej, tak. Myślę, że byłoby o wiele ciężej. Bardzo dobrze się rozwija tutaj pod okiem mojego znajomego, gdyż z Konina. Serdecznie pozdrawiam braci bliźniaków. Moi drodzy, co mogę więcej rzec? No to jest ostatni turniej, więc powiem szczerze, nawet nie wiem, który jestem w generalnej klasyfikacji. Nie sprawdzałem specjalnie, czy mam jakieś szanse na cokolwiek, na jakieś awanse. Po prostu będę grał tutaj partię, najlepiej jak będę tylko potrafił. A jak wyjdzie, co się wydarzy, jak to się stanie, zobaczymy na samym końcu. No dzisiaj troszeczkę jest mniej presji, mi się wydaje. Wczoraj były, czyli 24 października, Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców. No nie poszło zbyt dobrze, bo 12 miejsce, to znaczy to i tak jest dobrze generalnie, ale numer startowy miałem wyższy, bodajże szósty. No i tam, no nie poszło. W grze w internecie to jest zawsze jakieś tam ryzyko. A i powiem szczerze, wolę grać na żywo, ale głównie już partie klasyczne. Tak się troszeczkę głowa przestawia na partie klasyczne, czyli takie długie szachy. Jest to całkiem fajne. Tutaj szachy błyskawiczne są głównie, myślę, że dla młodszych zawodnika, chociaż za starego zawodnika się nie uważam. Jeszcze można nieźle podziałać. No i słuchajcie. Tak, tutaj czat widzę się udziela. No i słuchajcie, no będziemy grać, będziemy walczyć. Mamy 132 zawodników. 2 minuty do rozpoczęcia, więc za chwilę zaczynamy. Wiem, że tutaj grają też moi znajomi szachiści z Olsztyna, których pozdrawiam. Jakuba, Radosława. Nie wiem, czy ktoś jeszcze się tutaj zapultał, że tak się wyrażę. O, mamy tutaj Piotr Kangujena z InfoSzacha. Nie wiem, czy tu Bambocho się znajduje. Jest Kuba 87, jest Alcybiad, tak, są panowie. No jest niezła, słuchajcie, jest niezła ekipa w tym turnieju. Będzie z kim pograć.
Będzie z kim pograć, moi drodzy. Cóż mogę jeszcze więcej? Macie jakieś pytania, to proszę, bo za chwilę rozpoczynamy, za minutę 15 sekund. Dzięki Karmiczes za followa, witam cię serdecznie. Moi drodzy, czeka nas chyba co najmniej 2 godziny dobrej zabawy. 3 plus 1, jak gram Titled Tuesday 11 rund, to jest 2 godziny. Myślę, że tu będzie ponad 2 godziny, także trzymajcie się mocno, dobrych rozgrywek. Również to jest otwarty turniej dla wszystkich, więc możecie zagrać, jak macie ochotę. Także to chyba tyle z mojego gadulstwa. No i cóż, za chwilę jedziemy, 40 sekund i zaczynamy za moment. Witam cię, Piotruś, pozdrawiam jeszcze raz. Dobra, tutaj mamy, to nie jest to. Dobra, tutaj mamy tabelkę. Siódmy numer startowy przypadł mi w tym turnieju. 20 sekund do rozpoczęcia. No i za chwilę ruszamy, słuchajcie. Jest to turniej systemem szwajcarskim, więc kto ile ma punktów, będzie grał z podobnym zawodnikiem. Powodzenia życzę wszystkim. Witam cię, Szpaku. No i jedziemy. 3, 2, 1 i start, moi drodzy. Zdzichu, Krecina. Gramy ze Zdzichem, Kreciną. Pozdrawiam. D4, tak. Tutaj będziemy mieli Nimcowicza z B6. Często już się to spotyka na arenach szachowych. Ok, tu zrobimy roszadę. I tutaj zagram ruch D5, który mi się bardzo zawsze podobał. Dobra, tutaj jest zagranie takie, to od razu skoczkiem sobie wejdziemy. No to teraz bez straty pionka jesteśmy w takim wypadku. Tutaj, a tu mamy D6 chyba. No jest chyba po gońcu jest. Jest po gońcu. Jest po gońcu. Przeciwnik zbyt chyba szybko zagrał. Cześć Stefczyku, witam cię serdecznie. Hetman wybił, no to mamy figurę. Jak mamy figurę więcej, to moi drodzy, chyba trzeba wymieniać, ale tutaj zagramy tak. Tego skoczka chcemy skosić przede wszystkim. Przeciwnik poddał. Ojejku, jaka szybka partia, moi drodzy. No, co mogę powiedzieć? No, 12 ruchów. Rzadki widok, no ale przeciwnik przede wszystkim podstawił tutaj. Zobaczcie, C6, D6, no i po figurce. No to mamy pierwszą rundę błyskawiczną. Błyskawiczna pierwsza runda. Tutaj jeszcze podpowiem tylko po takim ruchu D5. Teoria zaleca bicie. Tutaj gra się skoczek H4 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się oddaje piona za jakąś tam inicjatywę w rozwoju. Bardzo lubię ten wariant. Też inne warianty również grywam. No ale tu przeciwnik po prostu się pomylił. Co zrobić? No dobra, słuchajcie, jest jeden punkt. Dosyć szybko. Zerknijmy sobie w takim razie, jak grają nasi tutaj zawodnicy. Może, gdzieby tutaj popatrzeć. No Funo, szybko zerknijmy na Funo. Funo to chyba już wygrywa materiał, więc lecimy dalej. Antoszu, 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 Antoszu. Gra czarnymi, myślę, że tu jest pozycja całkiem spoko, chociaż wygląda na to, że białe nie mają też problemu. Hetman A2, co tu się działo? Aha, tu jest po prostu bicie piona, dobra. Wiem, że szybko przeglądam. Zobaczmy, co u Pawła Kowalczyka. Posunięcie A3? Nie wpadłbym na taki ruch. Co ten ruch daje w ogóle i co on tutaj grozi? No jest dosyć skomplikowana pozycja. Mamy, słuchajcie, sporo czasu na pytania w tym momencie. W trzciance wygrałeś z naszym prezesem Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Oj, a z kim grałem? Musisz mi przypomnieć, bo w której rundzie ewentualnie nazwisko. Bardzo możliwe. Jak tak, to serdecznie przepraszam, no ale gra się, tak? Każdy chce wygrać, prawda? Krzyś, mam nadzieję, że na zawsze. Jesteś taki szybki, możesz więcej niż 12 ruchów. No, w tym wypadku no, przeciwnik popełnił błąd. A, Arek Korbal, oczywiście, no, to jest prezes Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. No tak, dobra, będę to pamiętał. Tak. Grałem z Arkadiuszem Korbalem, zgadza się. Zgadza się, to była dosyć ważna runda, bo już jedna z końcowych rund, bodajże to chyba była siódma.
Może szósta, już nie pamiętam. Co tutaj się wyrabia? Białe są bez roszady, jest szaleństwo. Jakieś maty tutaj się szykują, może nie od razu. Jakieś tutaj bicie na F5. Zerknijmy może na partię. Gdzie zerknijmy na partię? Poszukajmy Alcybiada lub Kuby 8-7. Jeżeli się nawinie myszką, to od razu klikniemy. O, Kacper Polok również gra. Witamy Kacpra. Zobaczymy, gra z Czigorindem. Oj, panie Czigorind, tutaj chyba pułapka weszła totalna z biciem na. Zaraz zerkniemy, jak to wygląda. A6 w pierwszym ruchu? Ciekawe, co tu się wydarzyło. I bicie na H7, bicie tutaj. Jak to grać? Jak to w ogóle ocenia komputer? Plus 13, więc jest pozamiatane. No tak, łatwo się patrzy, jak jest komputer, prawda? A człowiek musi myśleć. No dobra, zerknijmy dalej, bo tam była podstaweczka typowa, może się jeszcze wybroni. Zerknijmy, szukamy Alcybiada albo Kuby 8-7. Koledzy po fachu, moi drodzy. O, jest Alcybiad, już mi myknął, tutaj mam Alcybiada. Jakość więcej, technicznie powinna być już wygrana ta pozycja. A tak, tutaj będzie zbieranko, tutaj wieża C1, prawdopodobnie trzeba grać C5. Bardzo ładny ruch, wow, to jest piękne posunięcie, tylko pytanie, co będzie po skoczek D3. Ale to i tak chyba wygrywa. Ja bym od razu z miejsca zagrał wieża C1, chociaż ten ruch też jest chyba dobry. Bo skoczek D3 tutaj jeszcze bardziej broni tego pionka C5, bicie tutaj, skoczek z szachem. No też jest wygrana na pewno. Tym bardziej, że Alcybiad ma ponad minutę 20 sekund, przeciwnik już gra na sekundach, więc robi się niebezpiecznie. Skoczek. Dobra, tutaj akceptujemy do znajomych. Witam cię serdecznie. No właśnie, poszedł ten ruch. No trzeba co? Wieżą. Gdzie wieżą zagrać? Może wieża B1, żeby nie było w przyszłości szacha, potem na B3 skoczkiem z C5. Wieża E2. Tak, Arkadiusz dobrze gra w szachy, oczywiście. Tylko tam trochę debiut źle pograł. Ojej, co tu się dzieje? A tutaj skoczek na B4? No to bicie. No nie, no to tutaj to już jest bicie na D6 wieżą z szachem, oczywiście. I mata tutaj nigdy nie ma. Jakaś wieża G6. A nawet zasłona. Okej, okay, wieża G6 pewnie trzyma. A, nawet z szachem jeszcze lepiej. I pion idzie do pola przemiany. No tak, to jest dosyć chyba łatwe. A, tu jeszcze jak przeciwnik pasywnie zacznie się bronić, to na pewno nic dobrego nie wróży. No myślę, że wieża G6. Dokładnie. No i tutaj pionek do góry. Tak jest. No i D7 zgadza się. Przeciwnikowi chyba czas się skończył, a już przegraną pozycję miał. No dobrze, gratulacje Alcybiadzie. Pierwsze zwycięstwa są. Bardzo dobrze. Zobaczymy, co u Antosza się dzieje. Antosz już zwyciężył. Kubas. O, tutaj też już jest koniec partii. Ok. Silversik. Tu jest tak. Tu już też prawdopodobnie będzie koniec gry. JD Szczur, witam cię serdecznie. No, pięknie dziękuję, małżonce. Bardzo mi miło. Bardzo mi z tego powodu miło. Szpaku, w Szczecinie byłem tylko kiedyś przejazdem, niestety. No nie jest mi po drodze z Olsztyna, więc nie miałem okazji być w Szczecinie tak, żeby miasto zwiedzić albo zagrać na przykład w turnieju. Tylko przejazdem raz chyba w życiu, niestety, byłem w Szczecinie. Klimkoi tutaj już zwyciężył, ok. Tutaj Paweł już też zwyciężył. No to za moment chyba będzie kolejna rundka.
Dziękuję, Przemek, Timak za followa. Dobra, mamy, słuchajcie, kolejną rundę. Bolek 2006. Skoczek F3. Tak grają, tak grają. Dobra, zagramy D5. I zagramy C5. Od razu taki gambit hetmański odwróconym kolorem. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Ok, wyprowadźmy skoczki. Może taki ruch troszeczkę, żeby zmylić przeciwnika, ale zawsze to figury trzeba wyprowadzać. Po takim ruchu kusi mnie H5 na przykład. No to jak mnie skusiło, to tak zagramy. To są takie struktury troszeczkę greenfeldowskie, odwróconym kolorem. Z tempem mniej, więc jeszcze gorzej. No tutaj... Oj, myszka mi się zaraz osunie. Przeciwnik jedzie ostro. E6 trzeba grać. Czy tutaj można? Chyba trzeba. No i goniec E7. Zagrajmy normalnie w szachy. Prawdopodobnie wybije mi na D5. No nie są to pozycje w moim stylu, bo H5 było takie... Dobra, ale no wszystko jest chyba ok, figury wyprowadzone. Biały pewnie trochę lepszy, przyjemnie się tu gra, bo jest roszada przede wszystkim. Dzień dobry, Pulchny05. Cześć, tury na tory, witam cię. No bić trzeba. Wymiana hetmanów, wymiana hetmanów... Spróbujemy wymienić hetmany. Będę musiał wybić króla w ogóle, żeby było zabawnie. Jakaś wieża D1 niestety wchodzi. I może być nieprzyjemnie. Nie zagrał tutaj, więc zagramy może wieża B8, żeby od razu tutaj atakować pionka. Wieża C8 i król czmycha od razu tutaj na E8 z powrotem. A może to nie będzie nawet konieczne. Skoczek, dobra, czmychnę tutaj. Czmychnę i tam zaraz goniec A3 się szykuje. Skoczek nie będzie miał życia. Goniec A3, wymiana. Prawdopodobnie. Wymiana czy nie wymiana? No wieża coś musi ze sobą zrobić. Wydaje mi się, że goniec nie ma za bardzo jak grać na razie, a moje gońce się tutaj nieźle porozstrzelały. Tutaj? To ciekawe. Ciekawe zagranie, trzeba przyznać. No dobra, wybijamy. Skoczek wybije i wieża na C8 z powrotem. Jeśli skoczek... Aha, skoczek tu zagrał mi gońca, atakuje. Ach. No dobra. Goniec C5. Jeżeli wieża C1, no tak, no to muszę król D8. Tutaj bronić wieży, żeby się rozwiązać. No tak, tak, tak. A6 będę groził posunięciem. Wymiana nastąpiła. No A6 trzeba zagrać. No i co to będzie za końcówka, jeżeli wymienię tutaj tego skoczka? Za bardzo mi się tego skoczka wymienić nie chce. Nie, no nie mogę tutaj wymienić tego tak łatwo. No muszę do góry. Dzięki serdeczne, Rutra, za followa. No tak, muszę zagrać. No to biały się rozegrał, trzeba przyznać. To za końcówka, no już nie jest taka łatwa niestety. Sprytnie zagrał przeciwnik, trzeba przyznać, bardzo ładnie. No dobra, skupmy się na grze, słuchajcie, bo no tak muszę, koczek może wrócić z powrotem, ewentualnie tu. No wieża zbije, tutaj wieża zbije, no i chyba jestem ciut gorszy. Nawet ciut bardzo gorszy, moi drodzy. Idziemy tak, no poświęcić muszę.
Dobrze, nie jest, niestety, w tej końcówce. Tak, żeby tutaj sprzątnąć szybko pionka. Może goniec się tutaj rozegra w jakimś stopniu. Może tak, żeby tutaj pilnować zawsze A6, goniec C4 może. Zagrajmy tutaj z planem bierze A2, żeby wziąć tego piona. Szacha trzeba dać. Tutaj zagrać trzeba. Bicie, nic nie grozi, chyba nie. Jak dalej? Może tak. Na chwilę do góry. Na chwilę do dołu. I tutaj chyba pionek poleci. Oczywiście szach. Król nie może na A7, bo widełki na C6. Aha. Muszę tak. Dobra, muszę chyba tak, nie mogę też. Kurczę, blade. Nie wygląda to niestety obiecująco. Idę gdzieś tam, bierze do góry. Ojej, strasznie źle to w ogóle wygląda, słuchajcie. Szacha dam. Jednego. Bardzo źle to wygląda. To jest po prostu przegrana partia. O, jest wtopka. No ale będę walczył, chociaż co to za walka. Mam też 18 sekund. Nie za wiele, a bicie tutaj. Chyba daje jakieś szanse remisowe. Tak, to będzie chyba remis. Tak, zgadzam się oczywiście na remis. Będę powtarzał ruchy. No, słuchajcie, wygrzebałem się. Okej, jest remis. No dobrze. Dobrze, to jest znak, że trzeba grać swoje debiuty, moi drodzy. Trzeba grać swoje debiuty, bo jednak trochę się poplątałem. Chociaż pozycja była... Dobra, wcześniej była dobra, tutaj może niezbyt dobrze, ale tutaj już była na pewno dobra. Może zły ruch królem, trzeba było najpierw zagrać gońcem, żeby ograniczyć tego skoczka i nie pozwolić wieży wejść na C1. Tutaj muszę przyznać, że przeciwnik zagrał bardzo dobre posunięcie wieża C3, naprawdę dobry ruch, chociaż też można było wyczekać. Może taki ruch na przykład zagrać, a może i tak trzeba było, słuchajcie. Też wyczekać gościa. No cóż, no ale po partii. Dzięki serdeczne za followa. Nie wiem, kto to był, już nie zdążyłem zobaczyć. Gońcem zbić na F3, w którym momencie subskrybencie? Musisz podpowiedzieć, w którym ruchu? Słuchajcie, no z remisu jestem zadowolony oczywiście z tej partii, szczególnie końcowej. No remis nie jest zły. To nie jest porażka. No trzeba grać dalej, walczyć. Ale znak jest, trzeba, znaczy znak jest, dobra, nieistotne, już się zaplątałem w mówieniu. Ziomek SE, runda numer 3 poleciała. Stefczyku, ale cóż to za pytanie, mieszka w bloku, jeszcze.
Dobra. No, królewsko-indyjska. Zobaczymy, jaki wariant przeciwnik wybierze. E5 prawdopodobnie. Dobra, tak można. Bardzo się cieszę, że grasz królewsko-indyjską. Dobry debiut. Rozwojowy przede wszystkim. Bicie poszło. Okej. Okay. Tu chyba H4. Trochę podważymy. Bez roszady na razie gramy. Nie, no tutaj biały stoi na pewno dobrze. Tutaj poszło. Chce mi się zagrać, słuchajcie, chyba skoczek F5. Wymiana białopolowych gońców, znaczy skoczkę za gońca będzie na pewno dobra dla mnie. Białe pola mogą być dobrze opanowane. Tak, poszło wybicie. Ja tego oczywiście minka nie zbiję, żeby gońca nie otworzyć. Przepraszam, tutaj. Teraz pytanie, co będzie po hetman D7 na przykład. To skoczek D5 mogę wtedy wrzucić. Jeszcze postraszyć na skoczek, tak. Aha, przecież się oddaję. Myślałem, że tu mam widełki na E7. Okej, okay, no ale zawsze na C7 mogę z pionka odbić. Przeciwnik nie zagrał. Dobra, zagramy tak. Zagramy tak, będziemy bronić. Tu w ogóle chyba krótką roszadę zrobię. Zaraz zagram H5, on H6. Jak dobrze kojarzę. Jeszcze skoczek E7 jest taki ruch. No to hetman C2, wtedy będziemy bronić tego pionka. Dobra, gramy tak. On pewnie H6 zagra z miejsca. Tak, zrobię krótką. Ok. Tu damy kontrolnego szacha. Skoczek D5 też mogło być. Tutaj zagrał. A to ciekawe posunięcie. Tylko się nie spodziewałem. Może tak. A3, A6. Słuchajcie, może tak też zagram, żeby skoczek nie wszedł. Ja mam dużo czasu. Tutaj mi czmycha. To tak zagrajmy. Potem jakiś C5 będziemy próbować grać. Gramy C5. Tutaj oczywiście skoczek wejdzie. Ten skoczek tak wejdzie. A tu na B7. W każdym razie czarny jest tutaj ciśnięty bez dwóch zdań. To wszyscy chyba widzą. No mogę chyba uciec, poczekać. Spokojnie poczekać. Takie buty. No słusznie, i D5 zagra. Okej, okay. Dobra, zagrajmy tak. Skoczka na D4 by mi się przydało ustawić. Może tak. Co on to kombinuje? Słuchajcie, zagram tak. Tylko piona nie ma jak bronić. A, tutaj, dobra, tak muszę chyba. Tu jeszcze na D6 wtrącenie było. Rzućmy takie posunięcie. Rzućmy znowu taki ruch. A jednak skusił się. Chyba dobrze zagrał w ogóle. No dobra, spróbujemy wymienić jedną wieżę. Tak trzeba zrobić.
A, dużo takiej gry manewrowej. Może tutaj jeszcze przerzucę Hetmana. Będę już bronił tego piona w ten sposób. Tutaj. A to jakby się trzyma tutaj, wybił. To niespodzianka. Wybije, wybije F6. Król wybije. Mogę jeszcze poczekać, prawda? Chociaż to jest może dobry moment. Wybić, wybić F6. Król wybije. A może lepiej nie. Jeszcze poczekam. Cóż to za pozycja? Jak to przebijać? Jak to przebijać, moi drodzy? No spróbuję jeszcze raz z tym planem. Może w ogóle króla przerzucę gdzieś na drugą stronę. Tak, żeby nie dostać szacha nieprzyjemnego. W ogóle ciekawe, czy przerzucenie króla to będzie dobry pomysł. Tu może trzeba coś zaszaleć z tymi pionkami. Chyba trzeba. Chyba jest na to czas. Tutaj szacha damy. Okej, tutaj. Dobra. Wieża A3. Tutaj zagrał mój przeciwnik. Może tak. Dobra. Wybijemy to. Też może bez sensu. Teraz może tędy się przedrę jakoś. O, tutaj mamy szach. Dobra. Udało się. No dobra taktyka, żeby tam nie szaleć. Więcej czasu, przeciwnik miał mniej czasu, więc można było spokojniej pograć. No dobra, słuchajcie, jest zwycięstwo. Już czytam, co piszecie. A, okej, Stefczyku, w porządku. W porządku, kumam, kumam. Młodsi bracia lubią robić chochliki. Słuchajcie, 2,5 na 3. Nie ma za co, ziomek się. A, to ja z tobą grałem? Okej, okej, okej. Miło mi, miło mi. Myśli pan, że już osiągnął szachowy sufit, czy jeszcze pan zawojuje na szachowej scenie? Nie, no myślę, że jeszcze nie osiągnąłem szachowego sufitu. Moim celem jest zrobienie mistrza międzynarodowego. Nie jest to tajemnica. Ale czy to się uda? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Problem jest taki, że mamy pandemię, nie ma turniejów, a drugi problem jest taki, że trzeba znaleźć sobie na to czas, zaplanować, robić treningi i przygotować się przede wszystkim mentalnie. Dobra, słuchajcie, mamy przeciwniczkę, nawet nie wiem, z kim gram, już zerkam. Olkuszanka. No nie wiem kto, ale ranking bardzo wysoki, więc tutaj zawodniczka na pewno gra dobrze. No gramy C5. Zobaczymy, co na A6. Miałem już tego nie grać, ale jednak C4, ok. Niech i tak będzie. Tutaj chyba D5 jest dobrym posunięciem. Tak, teoria zaleca. Dobra. Wyprowadzamy figury. Chyba goniec D3 trzeba grać. Tutaj, a tutaj to bije stępem i chce zbić gońca. Chyba go nie C7 trzeba. Szybka wymiana. Nieźle. Szach. Jeden szach chyba nikomu krzywdy nie zrobił. B5. No po to było A6, żeby grać chyba B5, tak? No tutaj poświęcenie figury wygląda źle raczej.
Wydaje mi się, że jest tutaj inicjatywa i to duża ze strony czarnych. Obym się nie mylił. Po hetman G4. Czy skoczek na D6 bezpiecznie stanąć, czy na D5? Chyba na D4. Chyba na D4 staniemy sobie. Chociaż z drugiej strony. No na D4 niech sobie stoi tutaj skoczek. Wieczny skoczek na D4. Praktycznie wieczny. Jest izolowany pion. No to tutaj cel osiągnięty. Malutki cel osiągnięty. No roszadę trzeba zrobić. G6 jakieś zagramy za chwilę. Żeby nie było niespodzianek. G6 zagrajmy. Tutaj będzie F4 prawdopodobnie łupane. Aha. Nie myliłem się. Aha. No zagrajmy tak. Czy będzie F5? Tutaj jeszcze B4, jakiś hetman. No ciekawe, może po... No poszło jednak zagranie F5. C8 zagrajmy. Trochę mnie tutaj przeciwniczka gniecie teraz, trzeba przyznać. Tutaj, a to nie mogę tak? Nie wymogę. Bicie na D5. Tutaj wchodzi skoczek. No muszę chyba zbić na D5. Wydaje mi się, że tu się trzymam. No F6 oczywiście wchodzi w grę, tak? Goniec H6. Skoczek H6 zawsze ma obronę na G7. No trzeba trochę policzyć, to trzeba przyznać. Tam coś chyba nie tak. Z Olsztyna Szpaku nie wiem, czy ktoś słynny pochodzi. A co tutaj się robi? Tak? Chyba F6 robi robotę, mi się wydaje. No jedyne to jest bicie na G6, takie w miarę słuszne, bicie tutaj. No tak, powinno być ok. A takie jeszcze bicie było. No tak, to widziałem, bicie tutaj, bicie hetmanem, tak. Jak bicie pionkiem, król G8, hetman z matem prawie, wieża tutaj, no chyba muszę przyjąć ofiarę. Tak, hetman H5 chce dać mata. No tak, muszę tu uciekać oczywiście. Hetman broni na F7 na szczęście, bo inaczej bym dostał mata. Aha, widzę co się święci. Widzę to. Kurczę, dobry ruch. Dobre posunięcie zagrała przeciwniczka. Tu chyba trzeba zagrać. Aha. Tak, może.
Szach. To tak, z powrotem zagrajmy. Teraz chyba tutaj przysuniemy. Tego pionka trzymać. I chyba to do góry. Ok. Też 20 sekund się zrobiło. A, mata na G2 miałem w jednym ruchu. Nie dałem. Mogłem dać mata. No ale jest zwycięstwo, dobra. Masakra. Z kobietami ciężko się gra. Oj, ciężko, ciężko. W ogóle ciężko się gra. Słuchajcie, tu nie ma łatwych przeciwników. Moim marzeniem jest mieć mistrza krajowego, dlatego wymyśliłem sobie zadania codziennie 100. A Stefczyku, jaką masz kategorię? No to świetne marzenie, oczywiście. Ja myślę, że mistrza FIDE jest w stanie zrobić każdy od zera. Oczywiście tylko pracą, nie trzeba mieć jakiegoś talentu. Praca, praca, praca przede wszystkim. Ok, moi drodzy, mamy 4 rundy za nami. Wybaczcie, już tutaj tylko zerkam na pewne wiadomości. Dobra. Marzeniem granie na ślepo, subskrybencie, to nie jest trudne. Musisz nauczyć się przede wszystkim pól, prawda? Jak ktoś ma pamięć fotograficzną lub taką, jest wzrokowcem, to jest łatwiej oczywiście. A czy sprawdzanie debiutów w przeglądarce otwarć w trakcie partii jest oszustwem? W czasie partii? No to tak, no to nie można tego robić. Oczywiście, że tak. No to tak jakbyś grał partię na żywo z kimś offline i miałbyś przy sobie książkę debiutową i byś przeglądał. To samo. Słyszę od każdego, że to nie jest trudne, ale dla mnie to trochę nienormalne. Jak zacząć uczyć się debiutów? Chociażby na liczesie masz książkę otwarć. Debiut, który cię interesuje. Klikujesz sobie pierwsze posunięcia i przeglądasz sobie partię, kto grał te debiuty. Im więcej partii w danym debiucie przejrzysz, tym bardziej się oswoisz. Potem gra praktyczna. No, nie ma tutaj cudów, słuchajcie. To jest prosty schemat działający od zawsze. No, chyba nie ma lepszych sposobów, tak mi się wydaje. No. Zobaczyć trzeba książkę debiutów i grać, 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 jeszcze raz grać, no nie ma wyjścia. No moi drodzy, jest kilku zawodników, którzy mają po 4 punkty, jest ich 5. J Double, nie wiem kim on jest, ale zerknę, 3,5. Przepraszam najmocniej. Dobra. Title Tuesday, jak to mówią. Ok. No i zobaczymy, co na H4 mój przeciwnik wymyśli. Tutaj. No to goniec G5. Myślę, że swobodnie sobie stanie. Ok. No i pozycyjka jak pozycyjka. Aha. Dobra, goniec D3. Myślę, że grać trzeba normalnie. Wybicie, ok. Jasne. Na konia 4. O, oczywiście zrobię zaraz krótką roszadę. To H4 nie przeszkadza w niczym. Jeszcze wieża C1. Tutaj wzmocnimy punkt C5. Przy okazji zaatakujemy. Pionka na C6. Wieża E8 będzie planował. No roszadę zrobić trzeba. Aha.
Tutaj skoczka pilnuje, hetman. Czy skoczek E5 w ogóle grozi? Fajny ruch. Wybij. Czy ja nie biorę teraz pionka na B4? Po prostu chyba biorę. Jak biorę, to biorę. Hetman A3, jest pion więcej. Okej. No, ruch B3 się zawsze przyda. Dobra, spróbujemy wymienić hetmany. Jest pionek więcej, to wymiana jest na pewno korzystna. No, figury czarnych nie są chyba zbyt dobrze ustawione. Mówię o lekkich figurach. Ale nie ma co chwalić dnia. Przed zachodem słońca, jak to powiadają klasycy. Wieża D5 się szykuje, może się szykować. Oczywiście może się szykować. No, myślę, że trzeba zagrać każdą figurą. Wieża D5 oczywiście może tak zagrać, mi to nie przeszkadza akurat. Skoczek C8 nie stoi zbyt dobrze. Dobra. Może tak z planem goniec na G6, ciekawe czy to widzi. Okej. Może tak. O, wymiana czarnopolowych gońców, myślę, że będzie spoko. Nie chcę. Spróbujmy poatakować trochę. Tu mam C2, trochę się wycofam, ale tam na G6 będzie trzeszczało to w szwach. A koń F5 prawdopodobnie. Tutaj trzeba będzie bronić. O, jeszcze jest koń E4. Gramy szybko koń E4. Na F6 jest opcja. Tutaj się broni ładnie. Pionek jest raczej nie do wzięcia. Dobra, G3. Można było też zagrać od razu skoczek na F6 z bardzo dobrą pozycją. No ale to też jest taktyka, słuchajcie. Przeciwnik ma mniej czasu. Presja jest wywierana w każdym aspekcie tutaj. I pozycyjna, i czasowa. Z H4 było dla niego widać zaskoczeniem. Trochę się pogubił. H5 pozwoliło mi ustawić dobrze figurę na G5. Tutaj się robi kontra, tak? Dobra, chwila, tak. Aha, tu muszę w ogóle uważać na mata. Nie wiem, dlaczego ja tak nonszalancko zagrałem. Zaraz, ale tu grozi teraz bicie, tu grozi. Ojej, niebezpiecznie się robi. Co ja tak łatwo to poddałem? Nie kumam. Zbyt łatwo, słuchajcie. Zbyt łatwo to poszło. Grozi wieża bije D3 niestety. Może tak. No dobra, zbił. Bije. Wyjścia nie ma. I maszerujemy pionem, nie? Mata na szczęście nie ma jeszcze. Ojejku, tu podstawiłem, ale tu idę. Aha. Mamy szacha, tutaj postraszymy gońca. W odpowiedni sposób. Dobrze zagrał.
Hetman. Chyba teraz tak. Dobra, jest zwycięstwo. No widzicie, kontrola była niby, ale jeszcze się działo, jeszcze się działo. Już czytam. Pytasz mnie, Pulchny, o z miejscami na lekcję. Jest ciężko z grafikiem, jest ciasno troszeczkę, a żyć jeszcze trzeba, bo generalnie no, do 18 mam ostatnie zajęcia, nie chcę więcej po prostu, bo nie mam za bardzo energii, ale może coś tam by się jeszcze ewentualnie znalazło. Już mówię, patrzę u siebie na grafik. W środę i w czwartek do godziny 12 teoretycznie, czyli od porannych godzin. Może jeszcze bym się na coś wstępnie zdecydował, ale to do rozważenia jeszcze. Mam łącznie 1000 gier online rozegranych. No to gratulacje. Gram czarnymi Tajmanowa i pochodno tego wariantu. Czyje partie byś polecił do analizy tego wariantu? Przede wszystkim Wojtek Moranda, nasz polski arcymistrz aktualny. Mistrz Polski Przedsiębiorców, świeżo upieczony z 24 października, czyli wczoraj w tym wypadku, więc polecam sobie zobaczyć jego partię na pewno. Możesz sobie zobaczyć Karuanę, ostatnie partie z Tajmanowa, bardzo fajnie to rozgrywa. Stefczyku, udzielam lekcji online. Witam, witam Cię Ninja, Popcorn, młody, młody, witam Cię, pozdrawiam. Najlepiej maila, tak. Maila, potem się wymieniamy Skype'em i ewentualnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak? Jeszcze nie zdążyłem jednej osobie chyba odpisać, ale odpiszę, odpiszę. Jak jest przestój w moim odpisywaniu, to wybaczcie, ale to na pewno odpiszę, prędzej czy później. Dobra, moi drodzy, 5 rund za nami, jest 4,5 punkta, więc całkiem dobrze póki co. Subskrybenci, czy to jest pytanie do mnie z tym E4, E5? Jeśli do mnie, to nie, nie kojarzę. Dobra, moi drodzy, co tutaj się jeszcze dzieje? Funo gra. Funo wygrał. Kubo zgra, Kubo wygrał. Antoszu jeszcze gra. Już nie. Z kim partia? Amelia, nie znam. No dobra, dziwnie mnie w ogóle kojarzy. D4, skoczek F6. Dobra, królewsko-indyjska. Ta i przeciwniczka ma dużo punktów, jak na ten ranking. Ciekawe, ciekawe. Dobra, E5. Tak i grają. Tak grają. Bardzo dobrze gra tutaj przeciwniczka. Zagramy C5. Dziwnie dobrze to wygląda. Tutaj? Nie wiem, zagram H6, żeby nie było niespodzianek. Ten goniec potańczył kilka razy, nie kumam tego. I znowu tańczy. O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Nie wiem, zagram tak. Na chwilę, po prostu. Dobra, goniec D7. Pewnie będzie A3, koń A6. Dziwnie to wygląda. Czy ja nie podstawiłem tutaj? Podstawiłem.
Kurczę, podstawiłem. Cholercia. Konie 5 na końcu jest. No nic, trudno. Ale dziwnie gra przeciwniczka. Naprawdę mega dziwnie. Tak jakoś. Co, nie chcę tutaj nikogo oskarżać w ogóle, ale to wygląda strasznie dziwnie. Bije, no wiem, że mam pionka mniej. Tutaj jakieś. Jakieś F4. Powiem wam szczerze, nie wiem, co myśleć. Gram tak. Masakra. Co tu się dzieje? Dla mnie jest to trochę podejrzane. Bardzo podejrzane nawet. Dziwnie te ruchy są wykonywane. Bierze C1. Podstawienie pionka, czy mi się wydaje? Tam bierze B1, bije tu. Aha, tu wisi. Jezu, jakie to są szybkie ruchy, słuchajcie. Coś mi tu nie gra. No dobra, gram tak. Coś mi tu ewidentnie nie gra. Mega mi tu nie gra. Słuchajcie. Nie no, sakra jakaś. Tutaj? Nie wiem, nie wiem. Będzie zablokowania wszystkiego pion mniej. Jest strasznie dziwne. A mogłem tam chyba zbić w ogóle. Nadal mogę. Tylko czy to w ogóle jest opłacalne w tym momencie? Zagramy tak jeszcze raz. Mam mniej czasu, coś mi się tu. No i co? Tam. Aha. Ojej, to strasznie źle wygląda. No zbiję tam i co dalej? Nie wiem, biję to, biję to. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, ale pewnie przegrywam, znając życie. No tak długo myśli nad prostym zbiciem. Nie, no coś mi tutaj nie pasuje, słuchajcie. Coś mi tutaj bardzo nie pasuje. Mega mi tu coś nie pasuje. No właśnie. Nie, no po prostu nie wiem, co się dzieje. No ta pani gra jak, tak jak piszesz, Piotrze, naprawdę aż dziwnie to strasznie wygląda. Nie no, nie no, to już mam w trąbę mam, no gram jeszcze tak, ale to już jest w trąbę, no. A, jeszcze tutaj wisi bicie. Które nie zostało notabene zagrane. Nie, no to. Wygląda bardzo, bardzo dziwnie. Nie, ja bym prosił, żeby sprawdzić tutaj ten nick nelliqui.pl, bo przecież tak nie może być. Nie, no bez sensu. Totalnie bez sensu. Nie no, takie, nie no. Mam D5 jeszcze. Nie wiem, ja bardzo proszę, żeby sprawdzić tutaj zawodnika, bo wygląda to mi strasznie dziwnie. Już od początku mi to wyglądało bardzo dziwnie. Także sorry, ale coś mi tu nie gra. Coś mi tu ewidentnie nie gra. Nie mam pojęcia, czy ktoś to obserwuje, sprawdza, ale. A nawet od razu sobie tą partię przejrzę. Analiza.
Pomijam fakt, że tam oczywiście podstawiłem, ale te ruchy były strasznie dziwne. Dobra, tutaj to akurat też było grane tak takim tempem też dziwacznym. Dobra, tutaj wieża E1. Ja zagrałem tu. Goniec F1 też pewnie pokażę. Trzeba troszkę się przyjrzeć. No goniec F1, dobra, normalne niby posunięcie. D5, dobra, pierwsza linia idzie D5, tak? D5. To jeszcze też zalicza się do teorii, więc C5. Teraz tutaj te ruchy gońcem były strasznie dziwne. Takie nieludzkie. Skoczek, teraz goniec. No, naprawdę, bardzo nieludzkie. Może to było specjalnie zagrane? 94,4 w dokładności w ruchach. No to generalnie w porządku, ale to wygląda mega dziwnie po prostu. Goniec C2. Skoczek B4, goniec B1. Zawsze te trzy linie sobie któryś zagra, nie? A3. No dziwnie, to jest, kurczę, blade. Jeżeli się okaże, że ta pani oszukiwała, to będę mega zły, no. Nie może tak być, ale może nie oszukiwała, więc nie oskarżam, tylko podejrzanie po prostu to wygląda. Tutaj nikogo nie obrażam, nawet nie wiem, kto to jest. Goniec E3, F5. No tutaj podstawiłem ewidentnie, ale zobaczmy, goniec E3. No, pokazuje taki ruch, ale człowiek by zagrał taki ruch? Może i tak. No, EF. GF, koń E5. No to akurat trudne nie było. Hetman, tutaj hetman F6. I co teraz? Goniec D3, goniec F4. Goniec F4 jest, nie jest to może pierwsza linia. Może trzeba dłużej trochę poczekać. Tak, równoczasowo, zgadza się, szpaku. Tak, też to zauważyłem. I to od początku. Goniec C2, skoczek C7, goniec D3 pokazuje. Wieża C1, w ogóle strasznie dziwne zagranie. To nie jest ludzkie zagranie, według mnie, wieża C1. To nie jest ludzkie zagranie, wieża C1, według mnie. Witam cię, M600. No dobrze, może bicie hetmanem było błędem, ale no dobrze, to okej, ja nie wykluczam, tylko to nie chodzi o moje ruchy. Zobaczcie, jeszcze taki ruch trzeba przeliczyć. Przecież tu się narzuca od razu bicie na B2, tak? To trzeba wszystko przeliczyć. Wieża B1, bijesz tu, ewentualnie bicie tutaj. Przecież to nie jest tak łatwo policzyć. Ja nie sądzę, że człowiek gra taki ruch. Szczególnie na rankingu 2000 na czeskomie, no nie wydaje mi się. B3? B3, oczywiście, najlepsze posunięcie, tak. Goniec D3 już pokazuje w trzecim. No trudno, no. Poszło to poszło. Okej, powodzenia. Zobaczymy, jak sobie tutaj zawodniczka poradzi. Teraz 5,5 na 6. Z Funo czy z kimś tam, prawda? Dobra, zagram ten ruch mimo wszystko. B3. Ja chciałem zaskoczyć i przeciwnik też zaskoczył. Dobra. Mr. Gandalf. Zablokujmy, czy tu będzie bicie. Poszło. Poszło bicie. Szach na B6. Damy tego szacha i skoczek na G4. Postraszymy na F2, ewentualnie tutaj. Chociaż to może nie być chyba najlepsze. Hetman E1 jest po prostu. No bo hetman E2, o. Otóż to. Roszadę chyba trzeba zrobić. Dobra, robię roszadę. Będzie H3, to wrócę po prostu, tak? Takie ruchy.
Wybijmy to, skoczek E5. Co? Skoczek C4. No w porządku. No właśnie, ciekawe co tam stało z tym zawodnikiem czy zawodniczką. Nie wiadomo. Dobra, no to trzeba ustawić też gońca na aktywnej pozycji. Tutaj wymiana się szykuje. Pytanie, czy to wymienić? Dobry ruch, może tak zagramy. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale coś grać trzeba. Tak. A tu pionka podstawiłem. O rety. Słuchajcie, nic już nie widzę. Po prostu podstawiam pionki. No nie, z dobrego debiutu jest klapa totalna. Z dobrego debiutu jest totalna klapa, słuchajcie. Już ta partia mnie trochę wybiła z rytmu, tamta wcześniejsza oczywiście. Tak, zagrajmy. Tutaj. Aha, hetman F6 wchodzi. Kurde. Kurde, jak to mówią. Chwila. Jak tu zagram, to ona mi zbije hetmanem na F7? No tak. Będzie źle. Niedobrze jest, moi drodzy, jest niedobrze, no ale próbujemy tutaj hetmanem na D8. Dużą wieżę tutaj. Dobrze, chociaż końcem na D4 zdążyłem ruszyć. Tak, szybciutko. No bo się robiło gorąco, trzeba przyznać. Dobra. No jest pion mniej, ale pionki na czarnych polach, więc jakiekolwiek tutaj szanse jakieś, powiedzmy, może nie remisowe, ale remisowe trzeba powiedzieć, jakieś może są teoretycznie. A, dobry ruch. Kurczę blade, jaki dobry ruch. Ale tutaj? Nie chcę wymienić tych wież. No nieźle.
tym pionkiem. Poszukamy. Szukamy zwycięstwa w tej partii. Siedem sekund. Strasznie mało czasu. No to chyba jest zwycięstwo w kieszeni, słuchajcie. Uff, jeszcze czas, Krzysztof, możesz sporo szachów zrobić. Dobra, ale było gorąco, mega gorąco, to miałem trochę szczęścia. Ale jest zwycięstwo, już po tamtej partii naprawdę ciężko mi się tutaj grało, trochę wybiłem się z rytmu. A jak poszło naszej tutaj gra? Czarne wygrały. No tak, słuchajcie, coś tu nie gra. Coś tu musi niestety nie grać. Bardzo mi przykro to stwierdzić, ale ewidentnie coś tu nie gra. Nie sprawdzałem partii, ale to wygląda bardzo podejrzanie. No ale plus jest taki, że mam już za sobą tą przeciwniczkę. Gdzie jest Funo? Czy jest Funo? Piotrze, bardzo możliwe, około 20 ruchu. Ja na razie nie będę tego sprawdzał, gdyż skupię się na kolejnej partii. Piotrek, National Master, to jest chyba Piotr Mickiewicz. Witam panie Piotrze, powodzenia. Która to nawet jest runda, nawet już nie wiem. Tak. Po prostu przepychamy pionka. Zróbmy tu roszadę. Z planem bierze B1, A3, B4. Czy ten plan dojdzie do skutku? Ten plan powinien dojść do skutku. Tak, tutaj grozi teraz G5, więc muszę zareagować. F3 prawdopodobnie, a wtedy puszczę pole E3. Może tak od razu zagrajmy. Nie, tak nie mogę. H3, G5, tu. H3 zagrajmy. Goniec na H2 może się znaleźć. Król H1. Dobra, taki ruch. No F3 zagrajmy. Ja wiem, że to wygląda słabo,
Bicie na chatrze jakieś grozi. Zdaję sobie z tego sprawę, że to wygląda bardzo źle. Ale jak się wybronię, to będę lepszy na skrzydle hetmańskim. Tutaj wchodzi wymiana hetmanów? Chyba tak. Więc to mnie może uratować. Jak już nie ma hetmanów, to już jestem spokojniejszy troszeczkę. Pytanie tylko dalej, jak grać? Może wieża C1 na jakieś C5 będzie trzeba próbować grać. Taki ruch. Ciekawy. Bić przelocie trzeba. Ok, teraz chyba C5 wchodzi. Tak. Chyba C5 trzeba grać. Szybkie C5. Bicie skoczka. Ja wiem, że to może wyglądać chyba niedobrze. Ale może nie będzie tragedii. Koczek C4 aktywnie na tego pionka. Tego mogę oddać za piona E5. Ok. Żaden jeden. Przerzućmy się skoczkiem na D4. Na koń D4. Wygląda to chyba dobrze. Jest obrona. Tutaj są, no, ciekawe rzeczy się dzieją. Może tak. Nie chcę się tak za bardzo grać. Słuchajcie, może spróbuję wymienić wieżę. Mało czasu się robi, trzeba grać szybko. Dobra, tam wiążemy. Skoczek mało aktywny, tutaj spróbujemy w ten sposób pograć. Jak wieża D2 bicie, bicie tutaj, do góry pionek, tu, nie, chyba nie. Może tak. Weźmy się niefokowo tutaj w jakieś pułapki. Aha, tutaj to. Leci w ten sposób, a tu mamy szacha. Wiążemy od razu. Góry król. Groziło konia 4 przede wszystkim. Żebym się tutaj już nie poplątał w zeznaniach. Pionek poleciał, tak. Jak to
to wygląda czasowo. Tak, zagrajmy. Aj, co ja zgrałem w ogóle? Do góry. O, słuchajcie, co tu grać? Dobra, biję. A, jest remis. Kurczę, jest remis. No dobra. Partia była wygrana na pewno technicznie. Dobra, ale remis nie jest zły oczywiście. Ale była wygrana. Była. Zerknijmy tutaj oczywiście. Funo. Funo gra. No i Funo ma lepszą. Widocznie jest lepszy od programu. Słuchajcie, no wygrana była partia. Partia była wygrana. Ja tam pochrzaniłem strasznie. Szkoda, szkoda. Już kolejna. Dzidzik. Już nie wiadomo z kim. Lecimy, ale szybko to wszystko leci, słuchajcie. Błyskawicznie. To E5. Co, F4? Od razu? Bierze E1, nie kumam. Ha, przerzucony skoczka, żeby na D5 zagrać, dobra. Ma to sens, na pewno, a to jakiś B5 będziemy podważać za chwilę. No myślę, że czarnymi nie ma tu problemów debiutowych żadnych w tym momencie. Ja tu już jestem szybszy, ale tu B4 będzie, a to tak. B3 to tak chyba miękko zostało zagrane trochę. Okej, się przerzucimy tutaj skoczkiem, staniemy na B6. Oczywiście. Ha, zostanie mi skoczek wymieniony. Mogłem też tu próbować. No dobra, tak muszę. Pytanie czym? A nie, no tym oczywiście. To tutaj już jest miodek, chyba. Chyba. Jeden, żeby nie było żadnych podwisek. Słuchajcie, no bijemy to. Dobra, czy grać D3? Trzeba grać tak. Trzeba grać odważnie. Szybko poszło z tym debiutem. No bijemy. Hetmana będzie wymiana. To gońcem stanę na D2. Bierze A3 z planem jakimś hetman A5. Planem Hetman A5. No to widzę, że przeciwnik chyba nie ma woli walki, żeby wygrać. Zresztą taka jest pozycja, że ciężko chyba i wygrywać jednym i drugim kolorem. No zobaczymy, jakby to przerzucić. Może gońca na C5 wstawić, a wcześniej D3 jakieś zagrać. Ciężko powiedzieć. Cóż, no dobra, zagramy też królem sobie na razie tak na taki ruch, który. No mamy wolną linię, tylko co to da? On stoi w miejscu, może jakiś cugcwang powstanie. Trzeba mniej czasu. Cugcwang, jak wieża przejdzie w ogóle gdzieś w lewo pójdzie, to ja wtedy bierzę na A2.
Jakąś przestrzeń będę tutaj już łapał. A tak to musi się pilnować. Może tak bierze grać w to miejsce i z powrotem. Jednak zagrał tutaj. Bije pionki. Aha, wieża C1 nie mógł. Przecież grać. Wieża A2, tak, D3. No, D3 nic nie daje. Dobra, tak zagramy, żeby go nie spiął tu zawsze jakąś furteczkę. Pion więcej jest. Na razie ten pion nie ma znaczenia. Dobra, tak, zagrajmy, żeby pilnować na C5. Dopóki są hetmany w grze, H5 zaraz będę chciał zagrać. Tak, no wiadomo, hetman F3 będzie zagrany. Tutaj trzeba. Teraz wtargnę wieżą. Jest to sprytnie rozgrywane przez białe, trzeba przyznać. To jest ciekawe. Cugzwang, może po partii wytłumaczę, no spokojnie, ale no, to jest coś takiego, że nie, ustawiasz przeciwnika w takiej pozycji, że jaki ruch by nie zagrał, to i tak każdy będzie zły. Dobra, tutaj jest wolna linia, tylko czy to da się wykorzystać? Tu grać? Tak, na razie. No wieża B1 będzie zagrana. Tak, zagrajmy. Hetmana może jakoś przerzucić. Spróbować hetmana na D7, może na G4 wymusić jakieś F3 z powrotem. Spróbujemy. Spróbujemy. F3 może się wymusi. Zostało wymuszone F3, czy tylko nam to coś da. Na razie tutaj trzymam linię, żeby nie było tak łatwo. Może król F8, król na D6 wstawię. O! Powrotem. Wyżej. O, tutaj coś się dzieje. O, F6. H4 wisi. Się trzyma wszystko? Wydaje mi się, że tak. Tak, tu się trzyma. No, po ciężkich bojach, słuchajcie. Zwycięstwo. Ciężkie boje były, ciężkie boje. Funo wygrał. Czy tam był remis? Funo wygrał tamtą pozycję. No to nie zmienia faktu, że tu jest dziwnie. Ja tu już się powtarzam. Tak, cugzwang jest to coś takiego, że ustawiasz przeciwnika. No, taką pozycję mu grasz, że co by nie zagrał, a tu już się powtarzam. Co by nie zagrał, to i tak każdy ruch będzie zły. Rzadkie zjawisko w szachach.
ale częstsze chyba niż danie pata, chociaż ciężko powiedzieć, jak to statystycznie to wygląda. No dobra, słuchajcie, Klimkoi ma 8 na 9. Wow, nieźle wymiótł. Słuchajcie, to była 9 runda. 7 na 9, szachuś, nieźle, no. Not neither of players. Czy ja grałem z tą zawodniczką? Tak, grałem. A, tutaj jest, tak. Nasz delikwent. No okej. Słuchajcie, mamy 119 zawodników aktualnie i walczymy dalej. Funo, witam cię Funo. No z Funem jeszcze nie wygrałem żadnej partii w życiu, ani nie zremisowałem. Funo gra szybko. Zdecydowanie. Otóż mi się tutaj powtarza partia z panem Mickiewiczem. Zróbmy roszadę. F3. Może koń tutaj. Wymienię. Ok, hetman D2. No i pozycja jak pozycja. Pozycja jak pozycja. Może tak, niech F5 nastąpi, wybijemy to sobie. Okej. Może skoczek E4 w takim razie. Wymiana. Tutaj również będzie wymiana. No sprytnie trzeba przyznać. Zagram tak, żeby wieżę wybić. Ale to nie było takie łatwe. Zagrajmy tak. Bierze skoczek F5. Czarne mają dobrą grę. Ale tutaj słabość. Czy da się to wykorzystać? Rzucę remis przeciwnikowi. Mało kiedy to wykonuję, ale tym razem może. Remis został odrzucony. Słuchajcie, jak on zagra skoczek F5, tutaj? No dobra, wieża D3. Dobra, idę na to. Idę na to. Bronię. No tak. Nieźle mnie tutaj ustawił przeciwnik, trzeba przyznać. No muszę też królem zmierzyć do góry. Pytanie, jak to grać? No tędy królem przejdę. H4, przechodzę królem tu. Pewnie niezbyt dobrze. Ha, jak mi zagra skoczkiem, to ja muszę to w ogóle wybić. O, rety. No wybijam. Nie mam wyjścia. Królem bronić, zagrać wieżą. Nie stoję dobrze. Tu nie stoję dobrze, niestety. Szachuś tu nie stoi dobrze. Przeszedłem do defensywy. Może tak. Też za wiele to nie daje. Niestety.
Dobra, niech będzie tak. Ojej. No ma mnie tutaj przeciwnik, jeśli chodzi o... Ustawił mnie. Ja nie mam żadnej kontry, pograłem strasznie ciapowato. W ogóle wędrówka królem chyba niepotrzebna. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jest ciężko. No nie, to jest strasznie zła pozycja. Tutaj zagra wieżą. Ale może jakieś tutaj sztuczki się pojawią? Typu taki ruch. A, tu? Muszę tak. Jakie wyjście? Wieża A3. Czekamy na egzekucję w tej pozycji, niestety. Nie, no nie ma co grać kompletnie. No. Nie wiem, jakoś swu, no nie mam ręki. Coś tak mi tutaj... No nie mam ręki do tego zawodnika. Dobry jest oczywiście, bardzo dobry, ale... Jakoś tak, powiem wam szczerze, nie wiem jak to wytłumaczyć. No tak, prosta gra. No wybić muszę. Jakieś tutaj szanse na szacha. Małe te szanse. A jakbym przed pionkiem. A idę pionkiem. Może kiedyś dojdę tam tym pionkiem. A idę. E2. No tak, pewnie E2. Nie, nie zagrał E2. Dziwne. Idę. No ładnie, ładnie. Ładnie mnie tutaj wyhacza. Aj, w ogóle się nie tym zbiłem, co trzeba. No, wtopa bez dwóch zdań. No i F3. Dobra, wygrałeś Funo, gratulacje. Nie mam ręki do tego zawodnika, gratuluję. Oj, kurczę blade, 7 na 10. Klimkoi, nie, nie tą chciałem partię zobaczyć. Tą partię chciałem zobaczyć. Remis, haha, to ciekawe. Bardzo ciekawe. O kurczę, ale mnie zmiotło na dalekie miejsce. Trzy ostatnie rundy. No jeszcze jest szansa na jakieś dobre. A tutaj Klimko 9 na 10. No, niesamowity junior do lat 14. Mega bieg progresywny. Idzie jak burza. No jeszcze mam nadzieję, że uda mi się z nim zagrać. Dwa punkty mnie, ja trzy rundy do końca. Będzie już w ogóle ciężko. No ale grajmy, grajmy moi drodzy, grajmy. A jeszcze ktoś gra? Antoszu jeszcze gra?
Nie, już kolejna partia. Kolejna partia ruszyła, tak? Nie. Co ja gadam? Jeszcze nic nie ruszyło. A, to jest partia Antoszu. Remis tutaj nastąpił. Ponad Huzars 0-1. Dobra, cierpliwie czekamy na rundę numer 11. Niezły maraton, trzeba przyznać. A z kim ja gram? To już nie jest polski zawodnik, a holenderski. Trzeba grać przecież szachuś. Tak, trzeba grać szachuś. Pyk. Na E7 grzecznie. O właśnie, tak w ten wariant trzeba grać. Roszada. Ojejku, tu hetman H5 podstawiłem. A nie, jeszcze mam F5 posunięcie na szczęście. Już myślałem, że jest totalna podstawka. Przepraszam, podstawka piona. Na szczęście nie jest. Struktura lepsza pionków. Wydaje się, że spoko. No trzeba coś w tym stylu grać. Aha. Zgoda. Chyba trzeba to wybić po prostu. Wybiję to. Szacha. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. Tak poszło to tutaj. Czy tutaj będzie kopnięcie? Kopnięcie poszło. I remis generalnie. Jak zagram F5, no muszę F5. No i tutaj może być wieczny szach. No dobra, to pograłem. Spoko, szachuś. No już ciężko, ciężko, już dopada mnie trochę kondycja prawdopodobnie. Jeszcze w ogóle ponad 2 minuty ja tak szybko gram, zamiast spokojnie pograć. No przeciwnik jeszcze jakoś może wziąć hetman F3, tu goniec H6, hetman E5. Ale zaraz, jak jakoś? Przecież jakoś może... Ja mam jakoś więcej, więc na pewno będzie remisował. No to już w zasadzie oby remisował. No nic, nie powalczone. Trzeba chyba wrócić do normalnych wariantów. No remis rzucę, no.
Każde odrzucenie remisu to może być na moją korzyść, tak mi się wydaje. Tak, na pewno się zastanawia, co zrobić, żeby nie zremisować. Oczywiście, że tak, też bym to zrobił. Remis ma zawsze, nawet jak zostanie mu sekunda, to zrobi ruch i zdąży zremisować. No, teraz przeciwnik proponuje remis. No remis, okej. Okay. O, rety. Nie jest dobrze. O, zobaczmy tą partię. Właśnie, zobaczmy, co tu się wyrabia. Klimkoi. No tak. Tutaj czarne są rewelacyjne, moi drodzy. Rewelacyjne są tutaj czarne przecież. Goniec H6 nie zagrał szpaku, niestety. No coś tam pograłem. Za szybko pograłem, niestety. No, za dużo remisów. Nie, no zobaczcie, wieża D1, przecież to jest zdrowy ruch. Każdy śmiertelnik by tak zagrał. No, na F2. No, rety. I co, wybije hetman C6, będzie szybkie? No pewnie tak. A nawet inaczej. Uproszczenia poszły, hetman C6. Tak, jest. No, moi drodzy, jesteśmy świadkami tutaj chyba geniuszu ze strony czarnych. Pion więcej. Tak długo myśli nad wymianą? No nie, no tak nie można, no właśnie. Znaczy nie można. Ja rozumiem tutaj zamiary czarnych przecież, no. Bez meremis, co się będę wychylał, prawda? No Klimkoi w ten sposób będzie na pierwszym miejscu. Chyba nic mu już nie odbierze zwycięstwa. Chyba, że jeszcze go dopadnę i ktoś go tam dogoni, ale nawet tak, tutaj będzie chyba dobrze. Słuchajcie, no u mnie był niestety remis, to wszyscy wiedzą. No najważniejsze są zawsze te ostatnie rundy. Dobrze, fajnie by było być w pierwszej dziesiątce. No ta przedostatnia runda teraz jest bardzo ważna. Jakby się udało ją zwyciężyć, no to już wtedy byłoby fajnie. Zobaczymy. A jeśli nie, no to też nic się oczywiście nie stanie. Będziemy bawić się dalej. No, moi drodzy, jedziemy. A nie, jeszcze grają. Jeszcze trochę jest partii. Za szybko bym chciał. Ja tylko szybko remisuję. Jak widać. Wieża H1. A pan Piotr Mickiewicz naprawdę pokazuje klasę. Ale zaraz, tu jest koniec partii? Czy o co chodzi? Nie kumam. Dobra, zerknijmy może na... A, już nie zerkniemy. Sporo partii się kończy. Kubas, pionkówka. O, rety. To remis. Ostatnie matowanie. No tak, pulchny, zgadzam się. Ale ktoś mi tutaj gałki oczne spędzą za dużo, chyba przed monitorem. Dobra. Kolejna runda, E4, Damian Śliwicki, z tego co dobrze pamiętam. Powodzenia.
Jaki debiut? Jakie otwarcie? E6, czyli Niemcowicz nam się szykuje. Tak, tamta partia trochę mnie wbiła z rytmu. Wybiła mnie tamta partia z rytmu. Dobra, zagram inaczej, zagram teraz tak. Postawię na rozwój figur po prostu. Tutaj zostało zagrane. Dobrze, E3. Aha, Hetman A5 jeszcze wchodzi. Oj, to może mógłbym, będę chyba tutaj złapany. Dobra, wybijam tutaj, będzie bicie koń D2, ale jakaś aktywność chyba się tutaj dzieje, tak mi się wydaje. Już w debiucie, żebym tak słabo pograł. No musi być odbity goniec, rzecz jasna. I tak teraz bijemy. Pułapka, jeżeli przy nim zbije tutaj, to mamy wieżę C1 i tam goniec wisi. Wyszło chyba dobrze w ogóle. Masz rację, szpaku, zgadzam się. Taka partia wybija z rytmu i zniechęca. Tam jest ewidentnie coś nie tak. Tutaj, dobra. Zagrajmy. Wieża C1 zagrajmy. Czy nastąpi jakiś B6? Może tutaj wrzucimy zaraz jakiś D6 na aferę? Nie no, chyba będzie tutaj niszczenie pionów. Ja tutaj chcę, żeby czarne zbiły. Będą miały zniszczone pionki strasznie. A tutaj to wybijemy tu. I wybijemy. Tutaj grozi szach na H5. Chyba przeciwnik widzi. Dobra. Chyba C2 bronimy. Zaraz goniec D3 zaplanuję. Można było w ogóle dać szacha, ile to jest ruchów, ile. No ale tutaj chodzi o to, żebym skończył rozwój. Tu? Ciekawe. Tak, gram szybko. Żeby tu atakować. Ha, Hetman bije C5 nawet jest dobre. Chociaż z drugiej strony zawsze pion więcej. Zbije pionka, wrócę na E4. On wymieni Hetmany. Pion więcej, to pion więcej będzie wtedy. No wybił, wybił. Pytanie, czy nie Hetman B2. Nie no, muszę tutaj wybić, uprościć. Tak, zagrać. Przeciwnik trochę w debiucie potracił czasu. Zrobić roszadę. No to jest pytanie. Wiecie co? Może Hetman B2 nawet, ale skoczek B3 mi się bardziej podoba. Dobra. Skoczek nie wchodzi na C5 i daje jakąś opcje. Tylko moja wieża nie gra. Goniec A6 wrzuci. Wieża C7 też jest. No jest wieża C7 niby. No to jak jest wieża C7, to gramy wieża C7. O, tego ruchu nie przewidziałem, powiem szczerze. Ładny ruch. Muszę tak bronić. Aha. Przede wszystkim nie mam roszady. Dobra, wybijamy to i król D2. Gramy na końcówkę po prostu. Okej. Okay.
Aj, tutaj mnie jeszcze ogrywa. O kurczę. Muszę tak, goniec D3, koń A1. Paskudnie to wygląda, ale może to jest jakiś ratunek w ogóle w tej pozycji. A1. Dobra, tak zagrajmy na pionki. Oj, tu muszę bronić tego piona. Będzie niebezpiecznie. Niezła afera, powiem wam szczerze. O kurczę. Wow, ale mnie przeciwnik załatwił, powiem wam. Muszę tak. Ale pograłem jak sierota. No, parę szachów mogę dać. Nic to nie da. Z powrotem. Aha, no tak. Aj, podstawiłem. Dobra. Partia wygrana, jest niestety przegrana. Powiem wam, w debiucie stałem na pewno świetnie. A, jestem zły, bo to przedostatnia runda przede wszystkim. Nie wiem, zawsze przeciwnicy jakoś mnie tym ostatnim tchem. Zobaczcie, jak dobrze ocenia tu komputer. Hetman A5. Znowu dzieje się to samo, co wczoraj. Przegrywam przedostatnią rundę. Ostatnią rundę wczoraj też przegrałem. No i tutaj zobaczcie, jak pięknie to stoi. Koń D2, bicie. Wieża C1, CD. No w zasadzie to samo. Hetman wrócił. Wieża C1. No tak, tutaj bicie. No nie, no to jest pięknie. Nawet Hetman H5. Dlaczego ja takiego ruchu na przykład nie gram? Król zawsze jest... Nie, no tutaj cudownie by było. No zbiłem tutaj. Roszadę jeszcze pozwoliłem zrobić. Tak. Hetman E4. No to takie już ruchy dosyć ciężkie dla komputera. Dzięki Marku za followa. Bicie. Goniec H7, tak. Hetman D1. Nie no, takich ruchów to ja nie widzę jak Hetman D1. Ciężkie posunięcia. Nadal Hetman D1. Wybił. Nie no, to jest oczywiście wygrana technicznie końcówka. Goniec A6. Wieża C7, skoczek C5. Skoczkiem trzeba było bić. Ha, bo ja tutaj się bałem. No trzeba konkretnie policzyć już. Faktycznie trzeba było bić. Na aferę zagrał. No, no ja pograłem źle. No tu mi się wydawało, że wychodzę z klopa, że tak się wyrażę brzydko. Król C1 bezpieczniejsze, żeby od razu wieżę wprowadzić. A, dlaczego ja nie wybiłem? Dobra, już jest po temacie. Ostatnia runda, słuchajcie. Który ja tam w ogóle jestem? Daleko, daleko. O Jezu, 20. 20. O Boże, kochany. No nic, trzeba dograć. Cześć, strzelcu. No, trafiłeś w zły moment. Niestety, przedostatnią rundę przegrałem dosyć szybko i wygraną partię, wygraną, gdzie czułem, że jestem lepszy. Znaczy, no i miałem rację, oczywiście.
Już nawet debiutu nie pamiętam, jak tu się gra, słuchajcie. O, rety, 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 rety. Zły jestem strasznie, znowu zły. Szachuś, powinieneś iść na emeryturę szachową. Co? No tak, jeszcze mnie tu biały zajedzie za chwilę. A no właśnie. I zajedzie. Dwie figury zawierzę, ale ma trochę tego, trochę tych pionków ma na skrobą. Pytanie, czy bić? Nie, nie bije. Dwa pionki mniej. Jakaś wieża C8, król E8 i próbować rozwiązywać się tymi figurami. Tak, ja wiem, ja sobie żartuję z tą emeryturą, słuchajcie, no ale to jest taka złość sportowa, no nic na to nie poradzę. Nie jest łatwo mi opanować czasem emocje. Chociaż to jest turniej, no wiecie, no w cudzysłowiu o pietruszkę, tak, no to jest infoszach oczywiście z jakąś tam fajną rangą. No ale wiecie, o co chodzi, no boli to trochę, kurczę, jak masz wygraną, wiesz, że masz wygraną, idę król F8 w ogóle. I grasz jakieś takie... No, pierdoły. No dobra, biorę tego pionka, mój drogi przyjacielu. Jak mi go oddałeś, to już biorę. Nie ma wyjścia. Król już mówił, jest bezpieczny, więc. Miejmy nadzieję, tu niczego nie podstawić. Szachy, oczywiście, szachy są piękne. We wtorek tak, Let Tuesday. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie. Wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Ale powiedziałem. Raczej tak. Tu? A, sprytnie. No dobra, bije, ale tutaj jest Hetman D4 z szachem. Wzmocnijmy skoczka. No, jedziemy. Goniec A8 nie pozwoli. Co? Tu? Skoczek? No, przeciwnik poddał, fajnie. No tak, bo tu już leci tak figura. Słuchajcie, 8,5 i tak jestem na 13 miejscu, a będę niżej. No niestety, nie jest to mój turniej, ewidentnie. Zabrakło, powinno być 8,5, to jakbym wygrał może ostatnio cudem, to może bym skoczył na pudło, nawet nie, ale szanse teoretyczne były. No nasz 14-latek prawdopodobnie wygra turniej, no gra mocno, bezpiecznie, solidnie. Tu jakiś pionek teraz wisi. Na E7. Tak, prawdopodobnie tutaj Jan Klimkowski zamiecie turniej. Funo ciśnie. Program też przegrywa, może mu się przegrzał procesor. Strasznie to dziwna sytuacja, słuchajcie. Strasznie dziwna sytuacja, może tam, nie wiem. U mnie to wyglądało strasznie dziwnie. Niestety, no, wiecie, pandemia troszkę rozjuszyła tutaj szachy w internecie. No. Po prostu dużo ludzi oszukuje. No, tam od sierpnia, słuchajcie, w samym sierpniu na Czescomie chyba było 14 tysięcy banów kont. Jak dobrze kojarzę, tam coś czytałem. No, tak nie można, no tak nie można. To jest po prostu, to jest chore. To, takie rzeczy się powinno tępić i wyrywać z korzeniami. No. Nie mam pojęcia, szpaku, jak ta pani chyba teraz przegrała. Już mnie to nie interesuje. Jakoś odechciewa się grać po prostu w turniejach, jak coś takiego się dzieje.
No, zgłaszajcie, oczywiście. Ja powiem wam szczerze, nawet się nie będę tym zajmował. Nie interesuje mnie to za bardzo. Titled Tuesday jest akurat w porządku. Tam mało chyba kto oszukuje. Pewnie się coś zdarza czasem, ale ja nie trafiłem jeszcze nigdy. Wolę tam przegrać kilka dobrych razy z fajnymi arcymistrzami i z mocnymi zawodnikami, niż stresować się tutaj niepotrzebnie. Ale to jest teraz takie trochę zwalanie winy na całokształt wyniku. No, szkoda mi przede wszystkim przedostatniej rundy teraz z Damianem Śliwickim. Zobaczymy, które miejsce faktycznie będę. No, pierwsza piętnastka myślę, że... O, 14 już jest, niestety. Już jest 14, ale tutaj jeszcze rundy trwają. Klimkoj przegrał? No nieźle, pan Piotr Mickiewicz 10-11, nieźle. No miałem z Piotr, panem Piotrem miałem wygraną partię. No cóż, ale to tak można gdybać. Z tym wygrana, z tym przegrana, z tamtym remis, tu miałem farta, tam dużo szczęścia i to tak się, słuchajcie, toczy. Tak to się toczy, niestety. Cały czas gdzieś tam ta czołówka. O, Funo znowu wygrał turniej. No gratulacje, Funo. Zobaczmy tutaj jeszcze na partię Piotr Nguyena. No tak, tu jest wygrana partia. Czasu dużo. Wszystko się zdąży. Witam cię, Mariuszu. Szkoda, że kończysz w złym humorze, bo chciałem wrócić do partii z Morandą. Ile nie... Aha, wspominam tak. Wczorajsza partia. No dobra była partia. Nie sprawdzałem i nawet z programem, jak tam to wyglądało, ale czułem, że tam jest dobrze. Tak. To się zgadza, panie Mariuszu. Prawdopodobnie było tam w porządku. No to też historia, tak? No wiecie, to jest szybkie tempo. To jest zawsze szybkie tempo. No masz wybór, albo grasz takie partie, albo nie. Tyle w temacie. Jak się nie chcesz denerwować, to nie graj. Oszukiwanie dla mnie to powinno być normalnie karane. Fajnie by było, jakby w turniejach były podane jakieś kary za takie oszustwo, na przykład 5000, żeby jak ktoś już chce używać kompa, to niech za to płaci. Tak jak z mandatami pewnie, no zgadzam się, tutaj nie powinno być w ogóle, no wiecie, każdy zasługuje na pewno na drugą szansę, bez dwóch zdań, ale no nie można, tak, to jest, aż się nasuwa jedno brzydkie słowo na S. Także sorry. Na końcu C3, C4 i wieża z odsłony. O, panie Mariuszu, sprawdzę, aż sprawdzę, bo mnie zaciekawiłeś z partii z Morandą, tak? Tam miałem taki ruch. O, rety, rety. Wiesz co? Coś kojarzę chyba teraz. Czy ja miałem takie posunięcie? No nie zasnę teraz, jak tak było. O, Matko Boska. Czekajcie, czekajcie. Moment, moment, moment. Gdzie jest tutaj Monik? Jak to się sprawdza? Nie to chwilunia. Turniej się zakończył. Szachuś już sprawdza. Momencik, który szachuś miejsce zajął. 15 chociaż jest. 14. No i chwała Bogu, no. Chwalić pana. 15 miejsce i gitara. Funo, Piotrek, Klimkoj. Ale Klimkoj, szkoda, szkoda, szkoda. No cóż, bardzo dziękuję za ten turniej, ale jeszcze sprawdzę. Oczywiście, tak jak mówisz. Aha. Zaraz start. Wchodzę w swój profil. Co to tak mi szaleje? Szachuś.pl gry. No już sprawdzam, już sprawdzam. To było wczoraj. GM Moranda. Jest tutaj ta partia. Już zerkam. Ach. No, klikaj się. Go. Już zerkam. Dobra. A, czekajcie, wezmę tutaj analizę, żeby mi nie szalało. Pomijam ten fakt, co tam było dalej. Tak, mówimy o tej końcówce, ja już ją kojarzę. No, już jest blisko, tak. Słuchajcie, C4! Jasny gwint, szachuś! No wiesz co, teraz to mi daliście. No teraz w ogóle nie będę spał.
Przecież jak ja bym wygrał tą partię z Wojtkiem, a po tym ruchu bym wygrał, to miałbym szansę przecież na medal i to bardzo duże. Ja cię gwiżdżę. C4, no przecież karygodne posunięcie. Karygodne. Dobra, słuchajcie, ale tak generalnie w tej pozycji, o, pokazuje równą, no okej. Ale to tak z praktycznego punktu widzenia to nie jest takie proste, ale faktycznie tutaj i C4, no jasny gwint. To wczoraj było w tej partii. No niewiarygodne. Uuu, szachuś, ale jesteś słaby. Taktycznie słaby. Słuchajcie, od jutra chyba robię zadania maty w jednym ruchu, albo nie wiem, zdobycie figury w jednym ruchu, bo tak nie może się w ogóle dziać. Nie można takich sytuacji. Zobaczcie, jeden ruch, a jak mogłoby się zmienić? Medal byłby w zasięgu. Bardzo blisko by było. No faktycznie, no teraz nie przeżyję, no. Ale nie, no dobra, mimo wszystko dzięki Mariusz, że mi to powiedziałeś. Nie analizowałem tej partii oczywiście później. O rety, o rety, o rety, o rety, o rety. No ale to jest dowód też na to, że widzicie, arcymistrzowie też się mylą, tak? Tylko na taką presję wywierają na przeciwniku, że że niestety człowiek nie jest w stanie przewidzieć, że też potrafi arcymistrz zrobić taki prosty błąd, prawda? Tak, znajdujemy kombinację na kilka ruchów. Dobrze, strzelcu, piszesz, a w jednym ruchu w prostego. Bo to takie też nietypowe, wieża stoi tak daleko, takie dosyć. Nie, ale to nie jest tłumaczenie na tym etapie. To nie jest tłumaczenie. O, rety, rety. No to nieźle. Nieźle mnie tutaj teraz uświadomiliście. Wiecie co? To w takim razie ja będę musiał tą partię przeanalizować i wrzucić na YouTube'a. YouTube'a będę musiał wrzucić i zobaczyć, jak to pięknie poszło. No tutaj oczywiście, jak powierza B3, myślałem, że tylko jest bicie tutaj, a jest piękny ruch król D3 z końcem. Nie ma jak się bronić przed matem. Bo jak tutaj właśnie, no to jest atak na wieżę i też grozi mat. Dwie opcje. No cóż, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kończę. No i do zobaczenia następnym razem. Widzimy się przy szachownicy, chociażby tej wirtualnej. Dobrej nocy, dzień dobry, w zależności kto kiedy ogląda. Trzymajcie się, hej!